Słowo nierówności w samej swojej istocie wydaje się trochę niesprawiedliwe. Wiadomo, że nie każdy dostaje tyle samo. Ludzie nie mają takich samych dochodów ani bogactw. Pytanie, czy nierówności koniecznie muszą być złe? A jeśli nawet tak jest, to czy sposoby na walkę z nimi nie pogarszają czasem sytuacji, zwłaszcza osób, którym usiłujemy pomóc? Nie zamierzam mówić, co jest dobre, a co nie. Dam Wam tylko kanwę do przemyśleń. Pomyślmy o świecie z gospodarką typu fixed pie, o skończonej wielkości, gdzie narastające nierówności nie służą osobom, które mają mniej zasobów. Zatem, gospodarka o skończonej wielkości. Powiedzmy, że ten. ten prostokąt. reprezentuje całkowity dochód narodowy w danym okresie. W roku pierwszym to jest całkowity dochód narodowy. Całkowity dochód narodowy. I powiedzmy, że w pierwszym roku 10% najlepiej zarabiających generuje 1 trzecią dochodu narodowego. 1 trzecią dochodu narodowego. Górne 10%. Żeby to było jasne. Ten obszar nie stanowi 10% całego prostokąta, to jest 35%, a właściwie 1 trzecia, czyli 33%. To jest 1 trzecia całego prostokąta. A zarazem dochód najlepiej zarabiających 10%. Dochód najlepiej zarabiających 10%. To by oznaczało, że pozostałe 90%. Pozostałe 90% dzieli między siebie 2 trzecie dochodu narodowego. Jeśli założymy taką sytuację, jeśli cały tort, narysujmy go tutaj, jeśli tort pozostaje taki sam, tortem nazywam ten prostokąt. Nie przypomina tortu, więc przestanę tak mówić. To jest stały dochód narodowy. Nie zmienia się. Mamy zatem. Spróbuję narysować prostokąt tej samej wielkości. Taki sam a gdy w tej sytuacji narastają nierówności, to 10% najlepiej zarabiających w roku powiedzmy 10 to jest rok 10 oni nie będą posiadać jednej trzeciej dochodu narodowego, tylko jego 50%. Dla uproszczenia wybieram okrągłe liczby. Zatem tu mamy połowę dochodu narodowego od 10% najlepiej zarabiających od tych 10%. W takim razie pozostałe 90% dzieli między siebie tylko połowę dochodu narodowego. Tu jest pozostałe 90%. Mamy więc grę o sumie zerowej. Przy statycznej gospodarce bez wzrostu, zwiększanie się nierówności oznaczałoby, że ci ludzie, pozostałe 90%, mieliby mniejszy dochód Per capita. Można powiedzieć, że mniejszy PKB per capita, czyli niższy standard życia. W tych warunkach nie byłoby im dobrze. Pomyślmy o sytuacji, gdy jest wzrost gospodarczy, odpowiednio wysoki. Nawet gdy wystąpią nierówności, wzrost gospodarczy je zrekompensuje, więc tym 90% i tak powodzi się lepiej. Spróbujmy to narysować. Wzrost gospodarczy. Wzrost gospodarczy. Powiedzmy, że tort bardzo urósł w ciągu 10 lat. Może trochę przesadzam, ale to na potrzeby argumentacji. Narysuję to tak. Spróbuję zrobić tę samą wysokość. Powiedzmy, że cała gospodarka cała gospodarka wzrosła dwukrotnie. Gospodarka powiększyła się dwukrotnie. I w tej sytuacji narastają nierówności w bogactwie. 10% najlepiej zarabiających w roku pierwszym miało 1 trzecią dochodu narodowego. Powiedzmy, że w roku dziesiątym osiągają połowę dochodu narodowego. Połowa dochodu narodowego. Narysuję porządniej. Tu jest połowa dochodu narodowego. Mamy tutaj połowę dochodu narodowego. W tej sytuacji mieliśmy więc wzrost nierówności, ale połowa dochodu narodowego, która zostanie podzielona między 90% osób, bardzo wzrosła. Jeśli narysowałem to proporcjonalnie, skopiuję to i wkleję. Kopiuję, wklejam. Tyle dzieliło się między pozostałe 90% osób w roku pierwszym. Zauważcie, że to znacznie mniej, niż dzieli się między to drugie 90%. Zapiszę to tutaj. To jest 90% w roku 10. Zakładamy, że populacja nie wzrosła aż tak, tylko znacznie mniej, a może była stabilna. A wtedy PKB w ujęciu per capita? PKB per capita, dochód per capita wzrośnie. W tej sytuacji, nawet jeśli nierówności wzrosły, bo powiększył się tort, to tym ludziom jest lepiej, wiedzie im się lepiej. A to prowadzi do fundamentalnego pytania w kontekście systemów gospodarczych. Jeśli mamy system rynkowy, kapitalistyczny, gospodarkę rynkową, gospodarkę rynkową, to przynajmniej w niedawnej historii widać, że prowadzi to do wzrostu tworzenia się bogactwa, czyli rozwoju gospodarczego. Rozwój gospodarczy. Ale też wiedzie to do nierówności. Prowadzi do nierówności. Nierówności to nieuchronny produkt uboczny nierówności. Może zapytacie, czy to koniecznie musi być złe? Przy dostatecznym wzroście wszystkim jest lepiej. Nieważne, że niektórym jest jeszcze lepiej niż innym, wszystkim powodzi się lepiej. Ważne, żeby myśląc o tym, skupiać się na nierównościach. Czy powstrzymacie także to zjawisko? Pomyślmy inaczej. Jesteście jednym z ludzi w tej sytuacji. Należycie do tych 90%. Czy wolelibyście zostać w tym świecie, w gospodarce fixed pie, gdzie nierówności nie rosną? Wolelibyście iść do tego świata. Jeszcze raz, nie mówię, że coś takiego musi się stać. Mógłby istnieć świat z niższym całkowitym wzrostem gospodarczym, a ten tort byłby wyższy. Ludziom nie byłoby dobrze. Chciałem jednak pokazać, że nierówności nie muszą doprowadzać do tego, że ludzie dostający mniejszy kawałek tortu będą w gorszej sytuacji. Tort musi rosnąć dość szybko. Trzeba też sobie uświadomić, że czasem próbując zniwelować nierówności, można stłumić wzrost gospodarczy. A przy takim scenariuszu nikomu nie będzie lepiej. To zależy od kontekstu, od sytuacji zmiennych i liczb, na które patrzycie. Chcę coś podkreślić. To nieprawda, że wzrost nierówności zawsze szkodzi 90% ludzi. Przyniesie korzyści 10% najlepiej zarabiających. Ale ponieważ to produkt uboczny wzrostu gospodarczego, to tym ludziom też może być lepiej.